Ćwiczenie wizualizacja sportowego wyzwania. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zapraszam Cię do ćwiczenia, w ramach którego będziesz mógł, będziesz mogła poszukać optymalnego rozwiązania dla wyzwań, jakie stawia przed Tobą sport. Pomyśl o sytuacji, którą chcesz przetrenować w wyobraźni. To może być trudność, z jaką się stykasz, bądź obawa, przeczucie, że coś może pójść nie tak. Odwołaj się do zawodów bądź treningu. Zastanów się, jak chcesz się w tej sytuacji zachować w przyszłości. Jakie mają być Twoje myśli? Jak chcesz się wówczas czuć, gdybyś potrafiła to zmienić? Pomyśl przez moment o optymalnym rozwiązaniu. Być może już kiedyś przyszło Ci się zmierzyć z podobną opresją. Co wówczas zadziałało? Jakie umiejętności wówczas wykorzystałeś, wykorzystałaś? Po jakie wsparcie sięgnąłeś? Co było kluczowe? Może jest ktoś, kto mierzył się z tą trudnością przed Tobą? Jak sobie z nią poradził? Co zrobił, jaką miał postawę? Co mówił? Jeśli chcesz, zapisz swoje wnioski. Teraz na kilka minut zamknij oczy i podążaj za moim głosem. Skup całą swoją uwagę na oddechu. Wyrównaj go. Niech oddech będzie spokojny. Oddychaj naturalnie, spokojnie. Wdech i wydech. Rozluźnij mięśnie. Popraw pozycję, jeśli tego potrzebujesz. Usiądź wygodnie lub połóż się. Oczami wyobraźni zobacz sytuację, która stanowi dla Ciebie wyzwanie. Gdzie jesteś wówczas? Rozejrzyj się w swojej wyobraźni. Co to za moment? Kto jest zazwyczaj z Tobą? Przywołaj zapach, jak pachnie to miejsce. Co słyszysz, jakie dobiegają do Ciebie głosy, dźwięki? W co jesteś ubrany? Co masz na sobie? Wyobraź sobie, że za chwilę będziesz miał szansę przetrenować ten moment wyobraźni i utrwalić to, jak sobie dobrze radzisz.
Możesz obserwować siebie z boku, jakby oczami kamery. Możesz wyobrażać sobie siebie ze środka. Patrzeć na świat i wczuwać od środka. Jak chcesz się wówczas czuć? W tym momencie. Czy to ma być spokój, pewność, konsekwencja, optymalna koncentracja, odwaga? Nazwij tę cechę, której wówczas najbardziej potrzebujesz. Wyobraź sobie, że tak się wówczas czujesz. Znajdujesz sposób, by uruchomić, utrzymać w sobie ten pożądany stan. Wzmocnij tą emocję, stan w sobie. Wyobraź sobie, że z każdym wdechem czujesz coraz więcej tego stanu w sobie, tej emocji. Z każdym wydechem pozbywasz się obaw, zmęczenia, tego, co chciałbyś, żeby opuściło Twoje ciało. Oddychaj przy tym spokojnie. Poczuj kontrolę nad swoim wyobrażeniem. Jest tak, jak chcesz, by było. Wyobraź sobie, że mierzysz się teraz z owym wyzwaniem. Jak chcesz się zachować? Co chcesz zrobić w tym momencie, krok po kroku? Wyobraź to sobie. Na czym skupione mają być Twoje myśli? Na czym skupiasz swoją uwagę? Co jest kluczowe dla Twojej efektywności wówczas? Wyobraź sobie, że pokonujesz przeszkodę, utrzymując optymalną koncentrację. Twoje oczy patrzą tam, gdzie chcesz. Możesz dowolnie rozszerzać swoją koncentrację i ją wyostrzać. Czujesz się tak, jak chcesz się czuć. Ufasz sobie, wiesz, czego chcesz. Czujesz satysfakcję, spełnienie. Przez najbliższe kilka chwil przećwicz wyobraźnię jeszcze kilka razy Twój pomysł i plan. Możesz na początku nieco zwolnić tempo, dążąc do realnej prędkości z każdą kolejną wizualizacją. To ćwiczenie pozwoli Ci uzyskać spokój i pewność. Pamiętaj, by przetrenować również optymalne wykonanie i inne kluczowe momenty. Dzięki Twojej pracy będziesz w stanie łatwiej i skuteczniej mierzyć się z wyzwaniem. Trzymam kciuki, powodzenia. Teraz weź kilka głębokich wdechów. Coraz mocniej i mocniej, coraz głębsze niech będą kolejne oddechy. Wróć myślami do tu i teraz i otwórz oczy.